Pogoń Szczecin po rozbiciu Lecha Poznań 5-0 stawiła się w Gliwicach na meczu z przedostatnim w tabeli Ruchem Chorzów. To Beniaminek pierwszy tworzy groźną akcję. Strzał Miłosza Kozaka odbija Valentin Kożokaru. A oto odpowiedź Pogoni Szczecin. Piłkę przejmuje Wahan Biczachcian. Biczachcian ma miejsce, uderza i trafia w słupek. Minimalnie się myli, jest jeszcze Kuluris, ale wypada z piłką za linię bramkową. Fatalny błąd rezerwowego bramkarza Jakuba Bieleckiego. Kamil Grosicki przejmuje piłkę, oddaje do Fredryka Ulvestada, a ten zapewnia portowcom prowadzenie. 2 gole i 3 asysty w 4 ostatnich meczach to dorobek Norwega. Jednak Ruch nie zamierza się poddawać. W słupek trafia Tomasz Swędrowski po dobrym dograniu Macieja Sadloka. W drugiej połowie piłkę ręką we własnym polu karnym zagrywa Juliusz Letniowski i mamy rzut karny. Piłkę ustawia Kamil Grosicki. Grosicki pod cinką, a mówił, że już tak nie będzie strzelał. Z ogromną pewnością pokonuje bramkarza Kamil Grosicki. Po golu Grosika jest już 2-0 dla przyjezdnych. Ruch jeszcze raz rusza do ataku, ale Kożokaru jest nie do pokonania. Uderzenie Firleja zatrzymane przez golkipera portowców i 3-0 dla Pogoni w 63. minucie. Kolejna świetna akcja Kamila Grosickiego i samobójcze trafienie, co widać doskonale w tej powtórce, Macieja Sadloka. Przy wyniku 3-0 kolejna akcja Ruchu Chorzów, ale niebiescy nie są w stanie strzelić chociażby jednego gola. Daniel Szczepan 2 razy zatrzymany przez Kożokaru, a tu fatalny błąd wykorzystany po części przez Pawła Stolarskiego, bo ostatecznie 4. gola dla Pogoni nie ma. Kończy się wynikiem 3-0 dla przyjezdnych. Pogoń Szczecin jak najbardziej zasłużenie pokonuje Ruch Chorzów i Pogoń ma najwięcej goli strzelonych w tej chwili w Ekstraklasie, aż 22 bramki. Ruch pozostaje na przedostatnim miejscu w tabeli. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.